W tym wideo pokażę Wam aż 6 kluczowych finansowych błędów, których podjęcie będzie skutkowało dla Was wielkim bólem głowy za następne 10 lat. Jeżeli więc chcecie dowiedzieć się, co to za błędy i jak ich unikać, stosując kilka dziecinnie prostych rozwiązań, musicie zobaczyć ten film do końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pierwszym kolosalnym błędem finansowym, jaki możecie popełnić, jest niebudowanie swojej poduszki finansowej. Poduszka finansowa to pewna suma pieniędzy, którą każdy z nas powinien odłożyć na tak zwaną czarną godzinę. Te pieniądze nie są inwestowane i muszą być łatwo dostępne w przypadku, kiedy coś niespodziewanego zdarzy nam się w życiu, na przykład stracimy pracę. W takim przypadku, posiadając środki na poduszce finansowej, możemy spokojnie poszukać innej pracy, bez presji i nerwów, korzystając z zasobów, które wcześniej zgromadziliśmy. Ile powinna wynosić taka poduszka? Minimum 3 nasze miesięczne wypłaty, a najlepiej 6. Posiadając poduszkę finansową, posiadamy również komfort psychiczny. Możemy zmienić naszą pracę, z której nie jesteśmy zadowoleni, jak również przetrwać niespodziewane zdarzenia losowe. Jak podaje raport Diagnoza Społeczna, w Polsce aż 55% społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Ponad połowa osób w Polsce w przypadku nagłego zdarzenia losowego musi ratować swój budżet poprzez kredyty, pożyczki lub, uchowaj Boże, chwilówki. Zachęcam Was więc gorąco do budowania swojej poduszki finansowej. Odkładajcie te 100 zł na osobne subkonto lub zlećcie automatyczny przelew co miesiąc. Zaraz, kiedy to na Wasze konto wpłynie wypłata, Wy nie odczujecie utraty tej kwoty i kiedyś podziękujecie sobie za to, że posiadacie poduszkę finansową. Drugim znaczącym błędem finansowym jest niespłacanie w terminie naszych zobowiązań, zwłaszcza tych na karcie kredytowej. Wiecie, jakie jest oprocentowanie na Waszych kartach kredytowych? W najlepszym przypadku jest to 10%. Aktualnie każde 100 zł długu na karcie kosztuje nas około 85 groszy odsetek miesięcznie. Mało? Właśnie, na takie postrzeganie tego długu przez klientów liczą banki. Jeżeli średnie saldo zadłużenia na karcie wynosi na przykład 4000 zł, to odsetki wynoszą już około 34 zł miesięcznie i jest to 410 zł rocznie. Teraz zastanówcie się, na co wydalibyście te 410 zł. Ja na pewno wydałbym je na coś bardziej przyjemnego niż spłata zobowiązań względem banku. Jednocześnie, korzystając z możliwości zadłużania, sami zostawiamy na siebie pułapkę. Przyzwyczajamy się do tego, że mamy łatwo dostępny pieniądz w postaci środków na karcie, które de facto nie są nasze, i zaczynamy traktować odsetki jako naturalny comiesięczny koszt utrzymania obecnego stylu życia. Akceptujemy je i przyzwyczajamy się do nich. Dlatego zachęcam Was do spłaty wszystkich zobowiązań jak najszybciej. Oczywiście kredyt hipoteczny nie zostanie spłacony przez Was z dnia na dzień. No, chyba że wygracie w totolotka. Ale za to cała reszta już na pewno da się spłacić. Trzecim finansowym błędem, który odbije się Wam czkawką za 10 lat, jest niemyślenie o emeryturze. Hej, mam 20 parę lat. Kto by się tam przejmował emeryturą? Nawet nie wiem, czy do niej dożyję. Wiele osób tak właśnie podchodzi do sprawy naszej emerytury. To wielki, powtarzam, wielki błąd. Załóżmy, że jednak mamy szczęście i dożywamy sędziwego wieku i możemy przejść na zasłużoną emeryturę. Co wtedy? Mamy dwa wyjścia. Możemy z radością przytulić naszą głodową emeryturę i zastanowić się, czy przeznaczyć te pieniądze na leki, czy też na jedzenie. Możemy również wziąć sprawy w swoje ręce i sami zacząć budować nasze zaplecze na jesień naszego życia. Wybór należy do Was. Osobiście wybieram tą drugą opcję i nie liczę na to, że miłosierne państwo rozwiąże problem za mnie. Wy zróbcie to samo. Gdybyście w wieku 25 lat zaczęli co miesiąc odkładać 100 zł oprocentowane na 4% na Waszą emeryturę, to w wieku 65 lat moglibyście uzbierać 118 tysięcy zł. Oczywiście nie są to pieniądze, które pozwolą Wam żyć do końca życia, ale pozwolą one Wam jakoś funkcjonować. Co jednak, jeżeli byście wpłacali 200 albo 300 zł miesięcznie? Zachęcam Was więc do jak najszybszego podjęcia decyzji o odkładaniu pieniędzy na Waszą emeryturę. ZUS Was nie uratuje, wierzcie mi. Czwartym kolosalnym błędem finansowym jest kupowanie produktu finansowego, którego nie rozumiemy. Najlepszymi przykładami są oczywiście kredyty hipoteczne we frankach, pseudolokaty w złoto firmy Ambergold czy bańka na Bitcoinie. Osoby, które podejmują często swoje życiowe decyzje finansowe, jak wzięcie kredytu na 30 lat, czy też inwestycja oszczędności życia, często nie posiadają wiedzy na temat danego produktu, który wybierają. Częściową winę za to oczywiście ponosi system edukacji państwowej, który nie uczy młodych osób najważniejszych zasad edukacji finansowej. Winę również ponoszą nieuczciwi pośrednicy finansowi, dla których liczy się tylko prowizja od sprzedaży danego produktu. Niestety, ani jedni, ani drudzy nie podpisują
za nas umów i nie inwestują pieniędzy w produkty, których działania do końca nie rozumiemy. Dlatego w tym miejscu błagam Was. Zawsze, kiedy czegoś nie wiecie, po prostu pytajcie. Zapytajcie rodzinę, zapytajcie znajomych, zapytajcie innych finansistów, kogokolwiek i słuchajcie, co Wam mówią. To żaden wstyd, że czegoś nie rozumiemy. Gorszym jest to uczucie, kiedy wiemy, że podjęliśmy złą decyzję i nie możemy już nic z tym zrobić. Piątą, bardzo złą decyzją finansową jest kupowanie nowego samochodu prosto z salonu. Teraz to mi się pewnie od Was dostanie. Jak to? Nowy samochód? To przecież gwarancja jakości. Będę nim jeździł przez następne 10 lat i ogólnie to bardzo dobra inwestycja pieniędzy. Uwierzcie mi, tak nie jest. Zobaczcie, nowy Opel Insignia z 2018 roku kosztuje 112 tysięcy złotych. Jego starszy o 3 lata brat z 2015 roku kosztuje 49 tysięcy brutto. Myślę, że i jednym i drugim dojedziemy na miejsce w takim samym czasie i w takim samym komforcie. Różnica jest jedna, cena. Przez 3 lata ten samochód stracił na wartości 63 tysiące złotych, czyli ponad połowę swojej wartości wyjściowej. Zastanówcie się teraz, czy te 63 tysiące złotych nie można by było przeznaczyć na coś bardziej sensownego. Moglibyście te pieniądze zainwestować, kupić książki lub kursy, które podniosą Wasze kwalifikacje. Moglibyście wreszcie te pieniądze przeznaczyć na wakacje. I to jeszcze jakie? Dlatego nie kupujcie nowego samochodu, chyba że prowadzicie firmę i samochód jest Waszym narzędziem do zarabiania pieniędzy. Szóstym kolosalnym błędem, którego warto unikać, jest fakt, że nie zdajemy sobie sprawy, na co idą nasze pieniądze. Często słyszę od innych osób słowa: pieniądze się mnie nie trzymają. Albo: jakoś mi się te pieniądze rozeszły, nawet nie wiem gdzie. No właśnie, skoro ty nie wiesz gdzie, to kto ma wiedzieć? Często okazuje się, że nie zdajemy sobie sprawy, na co i ile pieniędzy wydajemy na określone rzeczy. Oczy otwierają nam się dopiero w momencie, kiedy tych pieniędzy zaczyna nam brakować. Wtedy skrobiemy się po głowie i zaczynamy przyglądać nasze wyciągi z konta. I wiecie co? Eureka! Wszystko się zgadza. To nie krasnoludki podkradły nam pieniążki, ale my sami i nasze decyzje to zrobiły. Dlatego zachęcam Was do analizy Waszych wydatków. Usiądźcie chociaż raz w tygodniu i poświęćcie te 30 minut na analizę Waszych wydatków. Zarówno tych przeszłych, jak również tych przyszłych. Możecie, o zgrodzo, pójść jeszcze krok dalej i stworzyć ten śmieszny budżet domowy, z którego tak wszyscy się naśmiewają, a którego wprowadzenie może zaoszczędzić Wam setki, jeśli nie tysiące złotych. O zdrowiu i nerwach oczywiście przez grzeczność nie wspominam. Tworząc budżet domowy, zawsze róbcie to ze swoją drugą połówką. Nie, mam na myśli Waszą żonę. Planując razem Wasze wydatki, unikniecie niepotrzebnych kłótni i nieporozumień i zrozumiecie siebie, że te 100 zł w miesiącu na kosmetyki dla niej jest tak samo ważne jak 100 zł na piwko dla niego. To już wszystkie najważniejsze finansowe błędy, jakie przygotowałem dla Was na dziś. Mam nadzieję, że ich uniknięcie zaowocuje w przyszłości w Waszym życiu. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zapraszam Was do podesłania tego wideo swoim znajomym i subskrypcji kanału Sprytny Pieniądz wraz z zaznaczeniem ikony z wodeczka. Dzięki temu nie ominie Was żaden nowy materiał. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.